Dziś jest uroczystość narodzenia świętego Jana Chrzciciela. On jest synem Elżbiety i Zachariasza. On zapowiadał przyjście Jezusa. Niezwykłe okoliczności Jego narodzenia pokazują nam, jak Bóg troszczy się o swój lud. Daje znaki, byśmy odkryli, że On chce do nas przyjść. Daje mocne znaki, byśmy i my otwierali się, choćby bardzo powoli, ale otwierali się na Jego światło. Naszą pomocą jest codzienny różaniec, wytrwała modlitwa, rozważanie wielkich dzieł Boga, w których Maryja ma swój bardzo konkretny udział. Dziś patrzymy na Jana Chrzciciela i podobnie jak w Maryi widzimy w nim, że Bóg poprzez to przyjście na świat oferuje nam swoją bliskość, troszczy się o nasze zbawienie. Anioł mówi do Zachariasza, niosąc obietnicę narodzenia Jana: nie bój się, Zachariaszu, twoja prośba została wysłuchana. Żona twoja Elżbieta urodzi ci syna, któremu nadasz imię Jan. Będzie to dla ciebie radość i wesele i wielu z jego narodzenia cieszyć się będzie. Będzie bowiem wielki w oczach Pana. Zadziwia nas to, co słyszymy. Całe życie świętego Jana Chrzciciela będzie wiernym odbiciem tych słów anioła. Całe jego życie upłynie na przygotowaniu ludzi do spotkania z Chrystusem. Jan nie szuka tutaj osobistej korzyści. Jego jedyny cel to prowadzenie ludzi do Chrystusa. O, jak niezwykłym jest Bóg. Zadziwia człowieka swoją miłością, tym wychodzeniem człowiekowi naprzeciw. Maryja jest z nami. Dziś wypowiadajmy w różańcu, w każdym zdrowaś Maryjo, wdzięczność za wielkie rzeczy, jakie czyni Pan w historii zbawienia, jak również za wszystko dobro, które czyni w historii naszego, mojego życia. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia. Pomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.